Witam serdecznie i zapraszam na przegląd informacji covidowych. Monika Socha ze StopNop otrzymała odpowiedź z Rządowego Biura Analiz i Strategii na wcześniej zadane pytania. W odpowiedzi mówi się, że w Polsce do tej pory zachorowało 38 tysięcy osób na COVID, mimo szczepienia na COVID. Jak wiadomo, wszystkich zaszczepionych mamy za policzonych, natomiast tych, którzy zachorowali, nie wszystkich mamy wymazanych. Dalej w tym dokumencie mówi się, że w 14 dni po podaniu dawki szczepionki w Polsce zmarło 1670 osób. Nikt nie zastanawia się, czy jest to przyczyna szczepienia, czy nie. Natomiast jest to okres, w którym można zgłaszać niepożądane odczyny poszczepienne, ale po co zajmować sobie tym głowę, skoro plan szczepień idzie tak dobrze. TVP donosi, że Pentagon pracuje nad chipem, który będzie wykrywał koronawirusa we wczesnym stadium. Dodajmy do tego chipu jeszcze możliwość zapisywania tam przebytych szczepień i masz pan teorię spiskową w całej okazałości. Foliarze górą. Wirtualna Polska donosi o skandalu, który odbył się w Toruniu na uczelni Ojca Rydzyka, a mianowicie odbyła się tam impreza ostatkowa. I cytuję za Wirtualną Polską: na zdjęciach z wydarzenia widać, jak studenci bez maseczek trzymają się za ręce, tańczą się i bawią w parach. Skandal, niebywały skandal, na to nie możemy pozwolić. Zastanawiam się, czy za te 20 lat będziemy, czytając to, śmiać się czy bać się. I ostatnia już informacja w tym bloku. W Augustowie zabrakło miejsc noclegowych na majówkę. Wszystkie kwatery prywatne i domki są już zajęte. I tą miłą informacją kończę dzisiejszy przegląd informacji covidowych. A zapraszam Państwa na jutro na przegląd informacji ekonomicznych. Pozdrawiam.